Cześć tu! Oluś i tatuś, siemanko, dzisiaj niezłe granko, piłczanko, fifianko, nie, jak się teraz nowa FIFA nazywa, Olusiu? Na olanko, filanko, nie, EA Sports FC24! EA Sports FC24, dziś pojedynek Olusia kontra tatusia. I powiem ciekawostkę, czemu tak jest, że się zmieniła nazwa? Powiedz. No to, a ty wiesz? Nie wiem, powiedz. Ja ci chyba mówię. No mów. Że właśnie jak się tak już pod... Nie, tak na początku gdzieś... A nie, w połowie FIFA, w sensie tej 23, tak nie wiem, uznajmy, że w styczniu, no, to wtedy tam już się skończył FIFA, czyli tamte jeszcze... No w EA Sports, bo to jest firma taka. EA Sports produkująca gry, tak. No. No i się jej skończyła ten kontrakt z FIFA, tą organizacją całej tej. No. I wtedy FIFA chciała odpuścić, ale FIFA chciała odpuścić, ale tylko dlatego, bo ten... Bo, znaczy EA Sports chciało odpuścić, bo FIFA chciała większe pieniądze. Więcej pieniążki za używanie nazwy FIFA, o to w tym chodziło. Mniej gadania, więcej... O nie, to nie sponsorem jest firma na C. Słuchajcie, będzie tak, mecz między Olkiem a mną, ale będziemy losować drużyny. Najpierw będziemy losować kraje. Potem będziemy losować drużyny i co nam wypadnie, więc Olek może być uprzywilejowany, mogę ja mieć lepszy zespół. Mam nadzieję, że ja wygram. Jak kibicujecie mnie, to zostawcie suba, jak nie subskrybujecie, jak kibicujecie Olkowi, to zostawcie łapkę w górę i komentarz. I komentarz, bo myślę, że nie będą wyłączone, bo przy grach nie wyłączają. Okej, to co, przenosimy się do gry. Fify. Do FIFA. Do gry. Dobra, leci na Szczecin, jak to mówią. Jesteśmy w grze, mamy na początku ustawioną Polskę i tutaj akurat widzewek. I uwaga, na 3-4 się odwracamy i losujemy kraj. Ale nie, to ty zrobimy tak, że ty mi najpierw mówisz, kiedy stop, ja spuszczam w dół, kiedy stop i ja dopiero ci wtedy. No dobra, jak chcesz, okej. Dobra. No, dobra, ja to nie, lepiej razem? Nie, nie przedłużajmy. Nie lepiej razem, dobra. 3-4. Stop! No przesunąłeś. Co ty robisz, tata? No przecież nie, ja nie miałem. A, że cały czas nie wiemy, jakie... A, no dobra. Dobra, jeszcze raz, sorry. Uwaga, czyli najpierw losujesz kraj, a potem losujesz od razu... Ale ty nie patrzysz. Dobrze, ale losujesz kraj. Tak, losujesz kraj, a potem losujesz drużynę z ligi. Uwaga. Dobra, nie patrz. 3-4. Stop! Do dołu. Uwaga, 3-4. Stop! Nie patrzysz i teraz ja ci. Dobra. 3-4. Stop. Ok. Do dołu. 3-4. Stop. Austria Klagenfurt. A mogłem mieć Kopenhagę. A AGF, o ja, Dania kontra Austria. Mogłem mieć Kopenhagę. Czyli ja, austriacka Bundesliga, a ty... 3F Superliga, Dania! AGF. Mogłem mieć Kopenhagę. Będby, a ja co mogłem mieć? To Austria. A, mogłem mieć Austrię. Okej, dobra. Lecimy na Szczecin. Gotowe, wybierzmy różne stroje, może być. Pasi? Nie. Nie. Nie może być taki, bo będą się mylić, Olek. O, ja już się pończę się. Dobra, poczekaj, ja muszę szybko. Ustawienia, bo ja zawsze grałem w ISS-a wcześniej, bo kiedyś dużo grałem w piłę na konsoli i zawsze miałem strzały jako kółko i szybki bieg miałem jako L1. Okej, to jest dobrze, puste, zapisane. Gramy. Trzymajcie kciuki, przypominamy, jak jesteś za Olusiem, zostawiacie łapeczkę w górę, a jak jesteś za tatuś... I koniecznie komentarz. Jesteście za mną, ale posłuchaj, jesteście za mną, zostawiacie łapkę w górę i komentarz, to jest oczywiste. A jak jesteście za tatą, to zostawiacie subskrypcję i dzwoneczek. I dzwoneczek, jeżeli macie subskrypcję, to chociaż napiszcie komentarz, byłem za tatą. Dobra, podgłosimy, uwaga, zaczynamy.
Jacek Laskowski. Okej. Nagrywamy. Nagrywamy, będzie ten, ale przewijamy, bo to myślę, że ci, co oglądają, grają w FIFA, to wiedzą, jak to wygląda. Ja gram w białych strojach. Okej, zaczynamy. Czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata. Mam nadzieję, że wygram. Powiem wam szczerze, że słabo mi w obronie idzie, bo nie grałem chyba w sumie tak na stałe 5 lat. Ostatnio trochę jak Oluś zaczął grać. Mamy zestawienie drużyny. No chyba coś jeszcze mam nie tak z ustawieniami. Na razie masz wszystko dobrze. Ustawiałeś wszystko, co zawsze ustawiasz. I pierwszy strzał! Ojej, ojej, ale nie cały. Wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić. Ale wydaje mi się, że szybko nie biega. Tak, to bramkarskie ABC. Zawsze trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie jest bramka. Brawa za opanowanie. Jakiej klasy są to zawodnicy? No nie są, wiesz, no to jest jakby, są mocniejsze zespoły niż Polska Liga, więc... Aj! Oj, zagra tu! Wiedziałem, że zagra! Długa! O nie! Dojdź do niego, dojdź! Ojej! I skutecznie! Dobrze, mamy przejęcie. Jest. O, u Olka minus jest taki, ja uważam oczywiście, nie musi tak być prawdą, że on mało podaje do innych, lubi się kiwać. Jest do środka. Aj, jaj, myślałem, że to dojdzie do mojej główki. Nie wiem, czy widzieliście, bo nagrywamy to w niedzielę. Przed chwilą Lewandowski strzelił 2 bramki dla Barcelony. Jedną z karnego, jedną z głowy taką ładną. Mniej więcej z tej pozycji, co ja miałem szansę strzelić. Mam nadzieję w ogóle, że nie będzie... Co tu się dzieje? Jak mówiłem, jestem cinki w obronie. Podejdź! Ojeju, co on robi? O, widzicie, Olek się za dużo kiwa. Dobrze. Nie za dużo kiwa, teraz akurat dużo podaje. Świetne ustawienie golkipera było tu kluczowe, ale ten strzał też nie był szczególnie wymagający. Dobra, jadym. I długa piła nie na tego! Miało być na skrzydło. Ojej, ależ bym to... Dobrze! Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Pał? Nie, ujujuj. Dobra, Olek z kontreusz. Ma kontrę. Ale czemu oni mi coś tu mam źle już ustawione, bo jak dłużej trzymam X-a, to on wchodzi w ślizgę. A nie powinien. Dobrze, teraz mija rywala. Spalony! W dobrym momencie wyszedłem. A przecież można było chwilę zaczekać, aż wróci na dobrą pozycję. Chyba zabrakło koncentracji. Komu kibicujecie? Piszcie, jak oglądacie teraz to. Uwaga! Wypuszczenie! Ajajaj! Niewiele brakowało. I teraz patrzcie teraz brama. Czuję, że będzie brama. A ty jak czujesz? No zobaczmy. Oj, chyba jednak. Pole karne, głęboko teraz. O! Dawaj, dojdź do niego! Szybciej! Oluś, ale komentuj coś, komentuj! Olek przy piłce, Olek. Dobrze, o faul, ojej, ta faul! Taki faul to nie faul! Prawda, kibice? Uwaga, 25 minuta! I pod cinką, ja wybijanko, dobrze. Chciałem rzucić. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z cinką. Ale błąd. Dobrze? To! Pamiętacie, jak gracie w FIFA trójkątem, się wychodzi bramkarzem? Tak. Nie to chciałem. A co to było? Sędzia przerywa grę po przewinieniu. Będzie kartka, kółko wcisnąłem. Próżnie, może strzelać! Jest! Come on! Everybody jump around! Let's go! Trochę mi tu przeszkadza, miałem podłączone, żeby był dźwięk. Brak mikrofonu, ale już nie szkodzi.
Ale czego dźwięk? Dźwięk z tego, co mówimy, żeby się nagrywało razem z dźwiękiem z konsoli, ale będzie dźwięk szedł z kamery. Dobra, jadę dalej, trzymajcie kciukory. Czyli na razie tetuś prowadzi, więc jak chcecie, żeby wygrał Olek, dawajcie teraz łapencję. Ale myślę, że starego lisa nie ogra. Będzie kolejny filmik z tego, jeżeli oczywiście Wam się będzie podobało, piszcie w komentarzach, czy to dobry pomysł. W kolejnym meczu zagramy mecz... U Jezus! Zagramy mecz kontra Real kontra Barcelona. Real najlepszy. Ajejej, no. Aż, dobrze, wyprzedził mnie. Od swojego, ale FIFA. Ja zawsze lubiłem zagrywać górne wypuszczenia, czyli to się ja akurat mam z L1 i trójkąt, wtedy jest górne wypuszczenie, a samym trójkątem wypuszczacie, ale pewnie jak oglądacie, czyli gracie FIFA i nie FIFA, tylko EA. Ojej, dobrze, że nie podajesz do tego do środka. Nie! Nie! Czemu oni się tak... Ej, dobrze, że przekombinowałeś. Obrońca teraz ekspediuje piłkę, byle dalej. Przekombinowałem właśnie. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Dobrze. Jak biegniecie i pykniecie L3 tak zwane, to wtedy on wypuszcza. Oj! Ależ to było... Gdzie ty podajesz? Chyba mam lekką przewagę, nie, Olusiu? O nie, to był błąd, nie tu. Dobrze. Może być gorąco pod bramką, skuteczny odbiór na połowie rywala. A bramkarz, ale gdzie on jest? Zagrożenie jeszcze nie minęło. Teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. I huk! Nie napocił się jakoś szczególnie przy tej interwencji bramkarz. No tak, bądźmy szczerzy. Idą skrzydłem, ale ja ich nie puszczę. Oj, dawaj do niego. Ojej, nie na raz. Nie na raz. Za dużo się kiwa. Ależ to zrobił. Brawo, Nauka. No brawo, synu. Powiem ci, szacuneczek. A w ogóle w której minucie? Szacunek ulicy. W 40. O, w dolczonym czasie pierwszej połowy. No to mamy remis, czyli zaczynamy drugą połowę w sumie od początku. Bardzo niedobrze. To będzie koniec. I tak będzie moja piłka. Tak, twoja, no bo ty, ja zaczynałem, teraz ty zaczynasz. Ała, mój kark. Jakieś, Olusiu, powiesz zmiany od FIFA 23, czym się zmieniło jej? Są w skład Battles kobiety. No. Znów mecz. A, zarządzanie, no w sumie można, masz rację. Zobaczmy to. Ale słabe mają te 6-4-6. Ja ci, jakie same cieniasy. Nikt tu nie ma złotej karty. No raczej. Zmienimy tego, chociaż nie znam ich zupełnie. Lecim, powodzonka. Pamiętajcie, łapki w górę, jeżeli chcecie, żeby Olek wygrał, suba. Z... I łapki w górę za tamtą kiwkę. Tamto teraz puszczą slow motion. Nie, okay? O, nie wiem. Teraz otwartą drogę na skrzydło, może atakować. Szansa, przytrzymanie i pas. Tak jak mówiłem, jestem cienki w obronie. To się potwierdza, jeszcze szczególnie jak ktoś się umie kiwać. Olkowi to wychodzi coraz lepiej. Dobrze. O, szkurza stopa. Ja myślałem, że nie odebrałem. Dobrze. Dobrze. Aj, źle, za późno. Wystartował wcześniej. Aj. No to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać panom. Dobry występ w pierwszej połowie, zwieńczony wyrównującą bramką tuż przed przerwą. Dał swoje oddech i szansę. Mówię do swoich, nie naraz. Nie wyjdź do niego! Ale mi ciśnie ten. W pierwszej połowie ja tak na początku cisnąłem i potem... Zaryzykuje indywidualny rajd. Ej! Soto.
Piłeczka ładnie chodzi, ładnie chodzi. Dobrze, kontrują. Czyń się cofa. Ależ mi się... Cofałeś się obrońcą i odkryłeś mi. Ale niestety... Ale teraz będzie brama, uwaga. Ajajajaj, prawie minął się z piłeczką. I teraz skuteczne wybicie piłki. Dawaj, dawaj. A teraz świetny odbiór, może być groźnie. Dobrze, teraz rzuca na dalszy słupek. Ojej! Bronił to, ale co teraz? Ale było blisko, jadzie, ale gacie! Ujęcie prowadzenia. Ja będę tam. Teraz już musi. Wiżą na mnie, że przedłużam. Głębokie dośrodkowanie. Aj, bramkarz. Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Nie, nie daj mu. Nie daj. Nie daj. Dobrze. Aj, 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 mój łysolek. Ciekawe, ile ten koleś mylę. Madsen. Na pewno jest młodszy ode mnie, bo tak starzy jak ja, to już nie grałem zawodowo w piłkę. A jest taki Japończyk, co zawodowo gra piłkę. No 54 lata chyba ma, tak? Świetny teraz wybnik. W drugiej lidze portugalskiej jest. Nie, w drugiej lidze. Zacznie drużyna przeciwna. By było śmieszne, jakby awansował. Soto. Ja myślałam, że on gra w ogóle w lidze japońskiej, w jakimś słabym klubie. Ale bez sensu to piłka. Teraz piłkę. Było wypuszczenie trójkątem bez L1, czyli nie górą, ale źle to zrobił. Madsen. Madsen, Madsen. Nie dasz rady, chłopie, dobry. Skuteczna presja i mamy piłkę poza polem gry. Skuteczna. Ej! Uś ty. Ależ przechwyt, prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Ty, kiwacz. Madsen. Teraz pora strzelać! Nie rzucaj się! No ej, faul! No faul. W tej sytuacji przepisy. Nie ma. Myślałem, że... O, jest sędzina. Będziesz hukał? Tak? Będziesz hukał? Tak. 68 minuta, widzowie. Mam nadzieję, że was nie zanudzamy! Dawaj szybciej, kontreusz. Nie wyłapuje ten strzał z rzutu wolnego. Właśnie ślizgami, ostatnio się otoczyłem chodzić. Ekstra! Dobrze to zrobił. Dobrze. Ej, karny! Czerwona. Jaki karny? Jak se zrobić? Jaki karny? No ale powinien być faul. Był przywilej, ale... Cisną, próbują. Dobrze. Ojej! Dla ciebie jest dobrze w każdej sytuacji, że był przywilej. No właśnie nie, bo tak to bym miał rzut wolny. Ale odzyskałeś piłkę i miałeś szansę na 3 minuty. Nie, jakoś nie widziałem tej szansy. Ojej, nie takie, dobrze. Wybił, boją się, wybijają! O, żółta kartka za tamtą sytuację. Zostaw, żeby przypomnieć. Pani sędzio powinna pani przerwać i rzut wolny. No miałeś nie przewijać. Kurczę. Nacisnąłem CX-a. Ojajajajajaj. Traci piłkę. Przed nami ostatni kawałek spotkania. Zrobił jak dzieciak. O Jezus Maria. Sędzia stosuje korzyść. Co to? No dojdź do tego! A Jezu, Cicku, co to było? Oh my god, czemu nie techniczny? Aż mi kapka. Teraz będzie żółta kartka za mnie. Druga? Ajajaj, czemu nie przy słupku, tylko w środek brać nie będzie. Dobra, czy teraz mi się uda w końcu? Tam się przewracają. Teraz drogu na 11. No! Oj! Ja tak często mam jak na mnie. Gdyby to teraz puścił, nie mógłby spojrzeć w lustro. Prosta interwencja. Dawaj, 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 dawaj. Oczywiście pamiętajcie, piszcie, czy wam się Masa. Ten nowy początek to kontentu podoba, czy mamy odpuścić FIFA, bo jesteśmy zacięcy. Nie jesteśmy najlepsi na świecie, ale... Sędzia ten faul, ale jest korzyść. Kurczę. Bez sensu, prosta strata. Bez sensu. Bez sensu. Dawaj.
Ajej. Macen. Zwróci się uwagę, jaki Oleg jest skupiony na wygranej. Nic się nie odzywa, nic. Tylko chce pokonać tatę. O Jezus. O Jezus. Nie. Wyjdź. Nie. Nie, 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 nie. Jaka... Nie powiem, zobaczcie to jeszcze raz. I tata teraz puszcza w slow motion. Nie, nie puszczę w slow motion, bo to jest dwie kamery. Dobrze, to już sobie zobaczę. Dobrze, będę patrzył. Ale ja nie chcę patrzeć, jak sobie bramy. Nie, ale chodź, bo tu cię nie widać. Chodź, siadaj, nie powiem coś. Ale błąd bramkarza. No, tu, no niestety. Orety, dobra, wiecie co robię teraz. Wszystko na atak i jadę z koksem, patrz. Atak przesuwamy strzałkami, bardzo ofensywny, po lewym dolnym rogu, jakbyście nie widzieli, to jeszcze wam pokażę i teraz wszyscy lecą na atak. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil. Ojej, tak mało czasu mam. Nie no, jest... Ej! O Jezusicku! Dawaj, muszę szybciej piłę odebrać. Dawaj, dawaj! Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Jezu, dawaj! Ujrzasto. Jeszcze już drożdż, znaczy. Nie, no nie może być tak, że pierwszy mecz ja przegrywam, przecież jestem lepszy od Olka. Dawaj. Sobie chwilę poczekam. Nie, nie ma grania na czas. Dawaj, dawaj, zresztą i tak czas nie leci. Na 11 metr z rogu i nici z kornera. Wybija piłkę. Oho, gra na czas, no nie wierzę. Co za menda! Olek! Nie, domagam się rewanżu. Następny meczu Barca kontra Real i na pewno jego... Przepraszam wszystkich, którzy na mnie kibicowali. Nie rób tak, nie. I za to, błęcki. Okej, okay, to tyle, bo zjedzą nas motyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. O, już się podobało ci się? Bo wygrałeś. Byłem za bardzo skupiony. No właśnie. To widzimy się na następnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko. Nara, nara. Do zobaczenia. Pa, hej, pa!